Wydawać by się mogło, że w temacie oczyszczania ścieków nie może być żadnych niejasności czy zagrożeń uniemożliwiających sprawną pracę. Tymczasem okazuje się, że od chwili wpłynięcia ścieków do oczyszczalni do opuszczenia jej po filtracji wydarzyć mogą się tysiące rzeczy. Właśnie o nich dyskutują od wczoraj w Jastrzębiu-Zdroju pracownicy oczyszczalni ścieków z całej Polski. Już po raz 15 spotkali się przedstawiciele oczyszczalni ścieków z całej Polski, aby na 3-dniowej konferencji omówić problemy i zagrożenia trapiące ich branżę. Tym razem gospodarzem konferencji było miasto Jastrzębie-Zdrój, co nie powinno dziwić. W końcu to właśnie w Jastrzębiu mieści się główna siedziba Stowarzyszenia Eksploataturów Obiektów Gospodarki Wodno-Ściekowej, którego celem jest wzajemna pomoc i wymiana doświadczeń między poszczególnymi zakładami oczyszczania ścieków. Taka była nasza idea stowarzyszenia, żeby po prostu gro osób z całej Polski, żebyśmy mogli się spotykać, rozmawiać i żeby tematy, z którymi się teraz będziemy spotykać przez te 3 dni, byśmy się mogli, że tak powiem, wprost nasycić tematami zawodowymi. Zarządzający oczyszczalniami mówią, że niespodzianki czekają na nich niemal każdego dnia, bowiem nikt nie wie, co znajdzie się w ściekach wpływających do oczyszczalni. Cokolwiek by to było, muszą oni sobie z tym poradzić. Nie wiadomo, co nas może spotkać. Czasami bywają ścieki różne, czasami powodują one jakieś zakłócenie w technologii, a oczyszczalnia ścieku to jest olbrzymia fabryka biologiczna. Tutaj te nasze kochani pracownicy najmniejsi, osad czynny, wymaga dopieszczenia. Wszystko po to, aby żadna z substancji szkodliwych dla środowiska nie przedostała się z powrotem do obiegu wodnego. Odpowiadamy za jakość środowiska wodnego i tu to jest właśnie, te działania wynikają właśnie z naszej odpowiedzialności za to, żeby na tym wylocie oczyszczalni ścieków naszej na przykład były raki. I są. A jak wiadomo, raki są najlepszymi wyznacznikami jakości wody.